Dam da dam dam da da dam da dam pa bum ts pa bam 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 da da dam 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 pa bum ts du dum du dum du dum. Witaj, ser. Twoja warownia w końcu doczekała się gospodarza. A ja witam was w 19 odcinku z twierdzy edycji ostatecznej oczywiście. Kontynuujemy kampanię główną. Mamy misję teraz przed nami 17, wędzony boczek wieprzowy. Misji jest 21, a więc zostały nam 4 misje, tak? Tak? 17, 18, 19, 20, 21. To 5 misji. No i co dalej, co dalej? Dajcie znać w komentarzach. Ponieważ nie mam pojęcia co dalej. Myślę nad tą kampanią ekonomiczną, ale myślę też nad zaczęcie nowej gry na kanale, ale starej duchem gry z dzieciństwa, więc dajcie znać, czy chcielibyście przerwę na chwilę od twierdzy i zaczęcie właśnie nowej gry, czy nie wiem, kampania ekonomiczna, czy tam różne inne kampanie. A my lecimy. Za wszelką cenę musimy obronić naszą bibliotekę. Gdyby Duke Triff dostał w swoje świńskie łapska tę wiedzę, królestwo byłoby zgubione. Mamy jeszcze jeden ostatni sekret, który chcielibyśmy ci przekazać. Sekretny przepis na wrzący olej, oby posłużył ci w obronie klasztoru. Skorzystaj z surowców, które zgromadziłeś, aby odbudować i obronić stary klasztor. Twoja armia zostawiła na grząskim gruncie wyraźny ślad. Tak więc odszukanie ciebie nie zajmie wieprzowi wiele czasu. Wykorzystaj pikinierów do zablokowania wojsk wieprza i nakaż inżynierom gotować smołę. Dla lepszego efektu wrzący olej powinien być wylewany na wrogów z dużej wysokości. Okej. No to tak, spowalniamy. Kocioł z wrzącym olejem. Tutaj mamy nasz klasztor do obrony. Gdzie jest tu tylko drogowskaz? Tu jest drogowskaz. No i co? Zacznijmy zatem. On się dotąd dobudował chyba. Chyba tak. Ja bym przeciągnął aż tak, poszalał se. Ostro. Ostro bym poszalał i dobudował to aż tu. Zebraliśmy dużo kamienia. Kopalnia kamienia jest. Więc nie przejmuję się jego brakiem. A nie tylko właśnie jak to z przejściami. Nie podoba mi się, że jednak jest tak trochę rozwalone. Bardzo, bo ja nie wiem, czy tutaj mam wybudować mur, czy nie. Czy to przejście jest, czy go nie ma. Ciul go wie. To zakładam, że nie ma przejścia. To chyba dobrze założyłem też, że nie ma. No ale zobaczymy. To znaczy, że tą bramę i to wszystko możemy poburzyć. Będzie nam... trzeba było pierw ściągnąć tego kucznika. Teraz będę musiał zmarnować dwa kamulce, żeby go ściągnąć. Chciałbym nie niszczyć klasztoru jednak. Okej. W ten sposób. Zejdziesz? O, domku nie. Domku bym nie burzył. No dobra. Więc jak na razie to wygląda w ten sposób. Co my możemy tutaj do żarcia im dać? Bo tak się brzydko wyrażę, do żarcia. Farmy pszenicy mogą być budowane tylko w dolinach. Ło, dobrze. Dobrze zatem. Nie ma nic z drwali. A drwali też kilku zbudować. Nie wiem jak tu. Właśnie. Dajcie mi jednego pikiniera, czy kogo tam. Jest jakiś pikinier? Szerokiej drogi. I którędy będziecie chcieli przychodzić? Jak mogę pomóc? Jesteśmy gotowi.
Jednego chcę z was zaznaczyć. Idź tu i pokaż mi, gdzie tu są dziury, co? Wydaje mi się, żeby tu były. Bynajmniej. No zajebiście. Którędy ty przejdziesz? A tędy. Tu jest dziura. Dobra. Zatem trzeba ją zale... Tak, tu jest dziura, widzę ją. Okej, zatem zalepmy ją. Kamienia mamy w huk. Więc możemy się pobawić ładnie. Okej, tutaj blanki są. Nie wiem, czemu nie mogę budować, ale okej. Tu jest jeszcze przejście, nie podoba mi się to. Tutaj takie przejście istnieje. Zabudować jak najbardziej. Słusznym będzie zabudowanie tego. I mam nadzieję, że mój mnichu już nie masz jak przejść. Jesteśmy z tobą. Ale widzę, że masz. Wiadomość od twojego skryby. Ludzie chcą mieć kościół. Ciekawe, co? Którędy wrócisz? Czarnymi mnichami. Tędy. Okej. Dobra. Chyba tyle, co? To ci dopiero odległość. Dobra, spowolnimy grę. Pszenicy mamy sporo. Ja bym już się zabrał za piekarnię. Okej. 5, 6, 7, 8. Drugi rządek tu postawimy później zapewne. Warsztat partnerski mamy, okej. Kościół, katedrę mogę zbudować. Może nieco. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Murowany kościołek damy wam. No i najważniejsze, czyli targowisko i pokaż mi. Tak jest, mogę kupować kurz. Gotowi do wojska. O to chodziło. Ruszać się. Ruszać się. Już nie da rady tam przejść. Tak, nie da rady przejść. Zbudujemy bramę. Wiadomość od wieprza. Uderzcie w bębny. Zadmijcie. Zbudujemy bramę. Oto wieprz nadchodzi w blasku. Ogi. Skoro już mury umocniliśmy, budujemy bramę. Taką sztuczną wręcz. Żeby tylko odciągała siłę wieprza. Uwagę sił wieprza od naszych kuszników. Coś takiego. Jakieś tutaj takie, wiecie. Zapasy w spichlerzu są bardzo skąpe. Tak? Aż tak bardzo spichlerz nie wyrabia nam. Dobra, kamienia też mi dużo nie pozostało. No i dobrze w sumie, bo to jest jednowarstwowy mur. I trochę nie przemyślałem tego, ale mam nadzieję, że damy radę. Nie masz wystarczającej ilości złota. To sprzedam, to sprzedam. Nie zostawiłem nic kamienia na koszary. To jest sporym błędem. No cóż. Liczmy, że kamieniołom zacznie szybko działać. Nieprawdaż? Garnie już działają, co? Kurwa, my nie mamy nic szybkości. Wojska wieprza atakują. O matko, jeszcze wojska wieprza. Oj, nie wiem, czy to zrobiliśmy. Ile ich jest? Matko bosko. Jak dużo wojsk wieprza. Uwaga. Ruszać. Jesteśmy gotowi. Jaka wielka ilość wojsk wieprza, ty. O
kurwa. Ja bym nie chciał tu mnie rozwalać. Szybki marsz! A nie, dobra, taram buduję. Okej, okay. Ale tak czy siak, chodź tu. Bułki już wpływają, okej, okay. Okej, okay, okej. Okay. Nie ma tragedii. Kupmy ten kamień. Zróbmy. Koszary, 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 koszary. Czemu brama jest otwarta? Powinniście już jej zamknąć dawno? Wasza łaskawość? Wylejcie tutaj wrzący olej, proszę. Jej! Czemu na siebie wylaliście? Przegrupować się na stanowisku. Ser, na ramię, broń! Zgłaszam się do ostatnia, przełakuję naszą bramę. O kurwa, nie ciekawie to wygląda. Wróg przerwał nasze mury. Co mamy zbudować? Ojoj, ojoj, oj, chyba powtarzamy misję, co? Tak, 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 tak. Skorzystaj z surowców, które zgromadzi. Dobrze, dobrze. Oj, 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 źle to wyszło. Źle to wyszło, widzowie. Okej. Okay. Myślimy wszystkich tam. Faktycznie możemy się tak zabudować, ale trochę w inteligentniejszy sposób chyba bym to zrobił. Może tak jakoś poprowadzić to i się zamknąć szybciej. Nie przez te... W ten sposób. Okej. W ten sposób. I tu wybudować bramę. I oni będą atakować tutaj sobie. Takie jest założenie, co nie? Że oni zatykują sobie tą bramę. Okej. Okay. To jest kościół czynny. Dobrze. Trzeba trochę pousuwać tego. No i pszenica, pszenica. Przede wszystkim. Tutaj to wszystko można usunąć. Dobra, też. Wieże jakieś. Co trzeba do produkcji kotła? Też ta informacja. Wrzący kociel. Uwa. Dobra, postawimy go tu. Ten zburzymy. Bo pszenicę warto by było zacząć już produkować. Ale przede wszystkim młyn. Młyn bardzo potrzebny. No to pszenicy faktycznie można już tu postawić. Jedną i drugą. Okej. Wiemy, że wieprz buduje taran. I buduje na szczęście katapult. Bardzo cenna informacja. Okej. A tu jeszcze kupa muru została. O, jeden będzie... Mnich na zawsze na tych murach, niestety. Zostaniesz tam na wieki. Kamieniołom jeszcze nie. Drwali, tak. Okej, co jeszcze, co jeszcze? Tu musimy się odgrodzić murami. Jak najbardziej. Podwójne mury w tym miejscu. Blanki w tym miejscu. Może być wrażliwe miejsce na atak. Okej. No i tutaj trzeba się jakoś przedrzeć przez te drzewa nieszczęsne.
Okej, chyba dało mi się. No to ja bym też zrobił podwójne mury, ale widzicie jak to wygląda. Budowanie tych podwójnych murów nie jest takie łatwe. Ale coś tutaj się kreuje. Okej. W międzyczasie co ja wam mogę powiedzieć? Mogę was zaprosić na livestreamy, gdzie zaczęliśmy grać ponownie w Minecrafta. Ale pod względem takim czysto budowania chyba, mogę tak to nazwać. No takim wiecie, żeby nie granie w Minecrafta, żeby tam przejść czy speedrunować w żadnym wypadku. Z tego grania. Dobra. I te live'y randomowo są. No, jakby... Kurde, ciężko rzec kiedy one będą już, bo dzieterka niestety jest teraz w okresie sesji, a więc tak naprawdę sesja, ale jest kupa, to nie chcecie tędy przejść. Kociu zablokował wam, nie wiem którędy wy chcecie przejść, jak tam przejścia nie powinno być. Rozkazy zapamiętane. Daj nam zajmuję stanowisko przy kotle. Dacie radę tędy coś przejść? No to jest bardzo cenna informacja. Że tu gdzieś jest dziurka. Da radę teraz? Nie da. Naprzód. No bo bramy zabudowane, dlatego wy zapierdzielacie na... Potrzebujemy więcej kamienia. Na pozycjach. Okej. Rusznicy. Ruszać się. Tu. Rozprzedajmy całe. Rozprzedajmy. Spichlerzy są bardzo skromne. A już. Sytuację z pichlerzą ten. Naprawiam. Poprzez ciepłe bułeczki. Dostarczone do naszego wspaniałego państwa. Królestwa chyba bardziej, co? Okej. Nie wiem ile tych piekarni jest. Jak nie będzie wyrabiać, albo jak będzie za bardzo wyrabiać. Co tak hałasujesz? Boże kochany. Wiadomość od wieprza. Matko boska. Dobra, jeden sad. Drugi sad może nawet. Nagroda bydła przyda się i tak z czasem. Z racji tego, że... Pieprzu. Dajesz mi mówić? Popularność, żywność minus 8, ja pierdół. No szybko, piekarnie, lećcie. Zaraz może tragedia się stać. Ludzie chcą mieć kościół. I będą mieli z czasem pewnie. Dobra, domek postawmy. Wojska wieprza atakują, okej. I to jest moment, kiedy ja potrzebuję niezbędnie kamienia. I potrzebuję jednak tych koszar, nie? Kupimy tak... 10... Uwaga! Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Szybko niech nowi rekruty ci przybywają. Szybki marsz! Niezwłocznie potrzebuję kolejnych duszników. Na ramię broń. Naprzód. Kurde. O fuck, nie mam kamienia, żeby ten. Otwórz bramę. Co ty tu robisz w ogóle, co? Powiesz mi? Na pozycję. Dobra. Zamknij bramę. Uwaga, uwaga. Chodźcie tu na górę. Dobra, troszeczkę wolniej. Bo możliwe, że zaraz będziemy wylewać wrzący olej. Do tego tarana. Ty, nie, on zaraz padnie. Weźcie, dobijcie tego tarana. Dokładnie. No i pikinierzy. Utrapienie niestety. Od tego naczynia zrobią mi się pęcherze.
Spróbujcie tego. Trzeba coś zbudować z tego naczynia okropnie się kończy. Wylej olej, wylej olej. Na ramię, broj. Co mamy zbudować? To stanowisko jest nieosiągalne. Przygotowaliśmy narzędzie. To stanowisko jest nieosiągalne. Ostrożnie. Wylać olej. Rób przerwą nasze mury. Oj, nie, 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 nie. Przygotować sklep. Mogą jest przygotowane. Tak nie, wiadomość od wieprza. Jeszcze raz, jeszcze raz. Się ze skóry osobiście. Wróg został pokonany. Zostałeś pokonany. Skorzystaj z surowców, które... Nie dużo brakowało. Nie dużo brakowało. Chyba ja za bardzo chcę polecieć z tymi murami. Mi się wydaje. Tutaj dotąd jest wystarczające. W ten sposób i tyle. To tak, teraz brama. Była ładna bramka. Dwójne mury. Teraz tak. Zbierzcie się mi wszyscy. Zacznijmy już produkcję mąki. Zacznijmy produkcję pszenicy, bo zaraz będą mi jęczeć, że im żywności brakuje. No i nie chciałbym jednak. Daj nam zadanie. Na pozycjach. Szybki marsz. Dobra. I szybko maszerują tam. Drwale. Dobra, to wszystko burzymy. Dokładnie tak. Uwolnimy grę. Spowolnimy grę, ponieważ tak. Się produkuje już to. Zróbmy od razu te piekarnie. Później ja troszeczkę za późno je robię. Tutaj czwórka. Kolejna czwóreczka. Będzie. Możemy jeden sad walnąć. W takim razie dokończyć tutaj mury. Mury muszą biec tędy. No to jest mus. Otoczmy to blankami. Tutaj lekkie marnotrawstwo z mojej strony. Okej. Okay. I tu mur trzeba by było zbudować dotąd. Do tego, prawda? Za tym nie ma przejścia. Na radę jakoś to tak pociągnąć sensownie w miarę. Te drzewa cholerne nie stały na drodze. Wykarczować mi ten las. Pizdu. Gdyby była tylko taka opcja, od razu bym to zrobił. Czemu nie mogę tu postawić blanek? Dobra. Jest okej, okay. Tu są blanki, tu są blanki, tu zostało je stworzyć. Oczywiście zabraknie kamienia.
Ja wolę postawić koszary. Uwaga! Tutaj ten wrzący olej skasujmy, tak jak już mówiłem. Chodźcie, postawmy tu balistę. Tu. Mój panie, do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów. Inżynierów, cech inżynierów. Wiadomość od twojego skryby. Ludzie chcą kościołów. No nie dam im obecnie kościołów. Nie stać nas na to. Weźcie węgny, zadmijcie wrogi. Oto wieprz nadchodzi w blasku pożogi. Trzeba coś zbudować? Zajmuję stanowisko na maksimum. Co mamy zbudować? Wojska wieprza atakują. Dobra, spowolnijmy zatem, jak już atakują. Stać mnie mam nadzieję na ten. Tym razem takiego błędu nie popełniłem i stać mnie. Targowisko stać. Dodaj halabardy. Dodaj to. Nie masz wystarczającej ilości złota. Ej. Co możemy sprzedać jeszcze? Bułeczki. Okej. Uwaga! Potrzeba nam nowych rekrutów. Zwolnijmy grę. Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli o schodach. Głupich schodach, które bardzo często psują grę. Okej. Okay. Koszary. Nie mów, że tu jest dziura, bo się zapier. Niemożliwe, że to była dziura jakaś. Nie wiem, czy ci ucznicy biegną. Wylej olej. Wylej olej. O, jak pięknie się palą. Wylej olej. Pięknie się spalili. Przegrupować się na stanowisku. Zgłaszam się do służby przy olej. Ty, a tam się zbugowali. Dobrze jest. Ty, otwórz bramę. Dawaj go. Bo on nam bramę rozwali zaraz całą. Ruchy. Zapasy kamienia są zbyt skromne, sir. Okej, okay, oni tam niszczą jednak te mury. Ale ich tam jest niedużo, garstka wręcz. Myślę, że ich damy radę rozwalić. Tak czy siak, ja już bym powoli myślał o kamieniołomie tam. Wróg przerwał nasze mury, prawda? Kurwa, to jest jakiś inny inżynier. Jesteśmy gotowi. Nadchodź Soma. Przybliżę. Szeroki drogi. Gotowi do wojska. Czekaj, do której do bliżej. Szybki ma. Zaraz będą sztywni. Bogowie gdają po zamku. Lord jest atakowany. Jesteśmy stąd. Szybko, chodźcie tu do Lorda. Boże, ja nie zabłotałem tamtej dziury, to jest masakra. Jedna wielka masakra. Tam jest jeden inżynier, którego nie mogę ukrócić łeb.
Wyruszamy! Szybko, niech tam idzie jeden kusznik, bo to będzie dramat. Obrońcy zamku trzymali się dzielnie. Nie mogę to budować, dopóki tam jest ten jeden inżynier. Okej, okay, kamieniołom. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Za mało drewna, mój stan panie. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Nasze zapasy. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Uwaga! Rozciągnąłeś go? Super. Naprawić mury. Spichlerz jest zapełniony, mój panie. To dobrze, że jest zapełniony. Na rozkaz. Bardzo dobrze. Dobra, lekki stresik był przez chwilę. Ale skończyło się dobrze. Tutaj jakieś blanki nam pomieszczyli. Widzieli oddział wojsk wieprza, który zmierzał w tę stronę. Okej. Okay. Uwolnijmy gierkę troszeczkę. Kupmy jednak trochę tego kamienia. Zbudujmy blanki. Naprawmy na pewno naszą bramę. Blanki się pokusił, żeby pociągnąć. Jednak. No i kuczników. Kuczników trzeba produkować. Ile się da. Dodajemy żelazo. Na ramię! Wojska wieprza atakują! Kurde, znowu wojska wieprza. A gdzie jest reszta moich tych? Do boju, sir. Przygotowaliśmy narzędzie. Daj nam za tego naczynia, okropnie się kopci. I jednego mi brakuje w ogóle. Inżyniera. Wasza łaskawość? Jak możemy pomóc? Zgłaszam się do służby przy oleju. Czemu on tutaj chce być? Bardzo mi się to nie podoba. Bierze. Zdążę? Nie masz wystarczającej ilości złota. Zdrowie, dzieterko. Na pozycjach. Ruszaj. Nie wiem, czy słyszeliście ten kich, ale był. Dobra, przynieśmy kuszników tu jednak. No źle to wygląda, szczerze mówiąc. Bardzo źle. To jest staran. Trzeba coś zbudować? Ostrożnie z tym! Co mamy zbudować? Tylko patrz, jak ten jest. Dobra, no ale taran powinien się bardzo dobrze palić, co? Wróg przerwał nasze mury. Gdzie? Tak szybko. Piszcze jedne. Narodka już należą do historii. Ser. Nie, moje boły z kamieniem. Proszę, nie. Okej. Parte ataki. To znaczy, że jeszcze wciul musimy tutaj zbudować. Szybki marsz. Potrzebujemy jeszcze jednej wieży tu i to takiej całej z... Całej z tym, z kusznikami. Okej, okay, ale nie jest już źle, nie jest już źle. Zatem zarabiamy hajs, co nie? Też się bardzo mocno liczy. Do stopnia, że jestem skłonny tu jeszcze postawić to. Dajcie jeszcze jeden sad im. Piekarni możemy przecież ponastawiać, bo mamy mąki aż nadto. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Dobrze, to dobudujemy chatkę, nie ma problemu. I tak o. Odkrywka smoły musi być założona nad zbiornikami smoły na bagnach.
Jako odkrywka smoły. Co to? Co się ze mną dzieje? Kurde, nie mam już drewna. Okej, okej. Czemu popularność? Lud czci swoją osobę, panie. Dobra. Religia na minusie już jest. Dobra, trzeba będzie coś z tym zrobić. To znaczy, no wybudujmy im to. Kurde, drewna nie ma. Okej. Jak bym zrobił? Spichlerz jest zapełniony. Spichlerz jest zapełniony. Sprzedajemy bułeczki. I zbroję. Uwaga! Gotowi do boju, sir. Naprzód. Dobra, kolejne woły dojdą. Zbudujemy kolejną wieżę. Jakoś to już zaczyna wyglądać, co? Lud czci twoją osobę. Popularność na plusie. Smoły możemy teraz sprzedać. Mamy trochę nadto. Uwaga! Na pozycjach! Ruszać się! Mamy taką dużą wieżę zbudową. No, no, no. Dużo wołów dojdzie. Będziemy mogli sobie pozwolić na już ogrodzenie blankami do końca. No, jeszcze troszeczkę brakuje. Więcej kamienia. Jak drewno. Dobra, już było. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Matko Boska. Zapasy drewna są zbyt szczupłe, sa. Daj mi drewno. Ile tu wołów jest? 4. Potrzeba drewna. Dobra, jeszcze 2. Pamiętaj, Cymet, jeszcze 2. Okej. Okay. Potrzeba kamienia. Możemy tutaj taką wieżę pierdzielnąć. Taka wieża to już będzie naprawdę potężna. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk wieprza, który zmierzał. Niechętnie to bym był wysunął strasznie tak do przodu, ale no wystarczy chyba tu. Potrzeba kamienia. Musimy się skupić też na produkcji jednak tych kuszników. Wojska pierwsza atakują. Stop. Spowolnijmy czas. Dodajemy bułeczki. W ilości dużo. I kupujemy. Kusze. Zbroje. Kamienia bym kupił. 25. Dobrze. Oj, mogłem ją trochę bardziej wysunąć, ale już dobra. Jesteśmy czarnymi mnichami. Uwaga! Musimy coś jeszcze sprzedać. Już nie ma zbycia. To sprzedawać. Potrzeba nam broni. Potrzeba nam nowych rekrutów. Uwaga! Dowalajcie tu. Potrzeba kamienia. Cieteńko, szybciuteńko. Na rozkaz. Wyruszamy. Balistę. Nasza łaskawość? Daj nam za. Jak możemy pomóc? Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. Uwaga! Ser. Na ramię broń! Gotowi do boju, ser. Oj, zapomniałem tutaj naprawić to. Mam nadzieję, że to się nie zemści. Ale oni szybko niszczą mury, matko boska. Strasznie szybko. Dobra, wolniej, 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 bo ja jestem... Nie nadążam. Wylewaj. Wylewaj olej. Kurwa, nasza brama. Czemu wy nie strzelacie? Zajmuję stanowisko na machinie obleżniczej. Czemu nie strzelacie?
Na pozycjach. Czekać, aż podejdą bliżej. Zaraz będą sztywni. Jak możemy pomóc? Co tu się dzieje? Czemu oni nie strzelają w ogóle w nich? Uwaga! Już należą do pistoletu. Przeładować broń. Na rozkaz. Czekać, aż podejdą bliżej. Zaprzód. Wróg został pokonany. Nie wiem, co tu się stało. Giga dziwne. Mam bramę jeszcze krzywo sobie postawiłem. Ruszać się. Okej. Okay. Uwolnimy. No tu ten taran to nieźle tutaj podziałał im, szczerze mówiąc, przestraszyłem się lekko. I zobaczyłem, jak rozwala te moje mury w takim tempie. To się lekko przestrachałem. Okej, okay. Dobra. Wieża osłonięta, to osłonięte. To jeszcze potrzebujemy. Czego byśmy jeszcze potrzebowali? Co ci inżynierowie są? Rozkazy zapamiętane. Zajmuję stanowisko przy kotle. Wiadomość od Sir Długoręki. Odzyskaliśmy kontrolę nad kolejnymi ziemiami, a nasze szeregi wciąż rosną. Dobrze. Dobrze, Sir Długoręki. Tak się dzieje. A ja w końcu nie zbudowałem tutaj żadnej farmy żelaza na sprzedaż. Niedobrze w sumie. Pewnie domek też trzeba będzie postawić. Hej. Okej, okej. Kusze. Kusze za bułki, co? Broń jest kupowana za jedzenie. Jak zawsze. Dobra. Kolejnych 10. Będą nowi. Kurde, myślę... Mogę tu kopać fosę? Mógłbym. Ale czy ja chcę, żeby tu kopali? Mogę tam zrobić, wiecie, z 5 włóczników. Możesz na nas iść. Możesz na nas iść. Gdzie jest moja łopata? Zgoda. Nie, by nie mieć. Uwaga! Tylko nie włócznicy idą kopać. Uwaga! Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam broni, sir. Na ramię, broń! Do boju, sir. Szybki marsz! Naprzód! Ruszać się! Okay. Na pozycjach! Szybki marsz! Naprzód! Wiadomość od twojego skryby. Ludzie chcą mieć katedrę? Pojebało? Do końca? Lud czci twoją osobę. To będę musiał. Kmieć jest już w drodze. Muszę domek dobudować jeden. Ludzie mnie uwielbiają. Podatki mogę im dowalić większe. Uwaga! Ruszać się! Nie mam aż tyle kamienia. Wiadomość od wieprza. Łup, łup. Wiesz co to za dźwięk? To ja stukam cię w czaszkę. Ale zabawne. Ja
Ale zabawne, wieprzu. Boki zrywać. Zobaczymy. To będzie się tak śmiało jako ostatni. Wojska wieprza atakują. Pokaż, jakie jest to twoje wojsko. No kurwa, niemałe. Oj, sorki za przekleństwo, ale no. Trochę ich jest. Zobaczymy, jak to będzie. Ale jestem pozytywnej myśli. Wasza łaskawość, co mamy zbudować? Zgłaszam się do służby przy oleju. Tutaj, patrzcie, jak włócznicy normalnie ten. Kopią kwasy, nie boją się. Przygotowaliśmy narzędzia. Od tego naczynia zrobią mi się pęcherze. Daj nam zadanie. Zgłaszam się do służby przy oleju. Zgłaszam się do służby przy oleju. Trzeba coś zbudować? Co mamy zbudować? Zajmuję stanowisko przy kotle. Przygotowaliśmy na tego naczynia okropnie się kopić. Gotowi do boju, sir. Weźcie taran. Rozwalcie, proszę was. Daj nam zadanie. Jak możemy pomóc? Wasza łaskawość. Ostrożnie. Dzięki. Na pozycjach. Drugi taran też by było fajnie rozwalić. Spróbujcie, co mamy? Boże, ale to naczynie kapie. Wylej. Dobrze, mamy to. Ile kuszników? Niedużo, 65. To prościutko. Ja wiem, że były trzy wpadki na początku, ale prosta misja. Można uznać ją za prostą. Tylko ten wstęp. Naczynia z wrzącym olejem z twojego arsenału okazały się niszczącą bronią. A jasne. W połączeniu z twoimi słusznymi decyzjami taktycznymi pozwoliło uzbroić ogromne siły szturmowe wieprza. No i co, odbudowujemy swoje królestwo. A ja zapraszam was na kolejny odcinek. Stwierdzę, będzie w czwartek, jutro portal. Zapraszam również serdecznie. Trzymajcie się. Miłego tygodnia wam życzę. Poniedziałek. Przetrwacie ten tydzień również jak poprzedni. Narka!